Witamy w chrześcijańskiej szkole Samuel. Chcemy przybliżyć Państwu, czym jest edukacja chrześcijańska. Mama. Współpracujemy z ponad 100 szkół chrześcijańskich w Anglii. Ich 20-letnie doświadczenie pokazuje, że edukacja chrześcijańska przynosi bardzo dobre efekty w życiu dzieci. Uczniowie tych szkół nie tylko nie są odizolowani od życia społeczeństwa, ale z upływem czasu coraz aktywniej w nim uczestniczą. Mam wiele pytań, nie będę wróżyć z kart. Info zodiakalne to mało śmieszny żart. Kiedy patrzę w górę, nieważny układ gwiazd, bo tam trochę wyżej jest najpiękniejsze z miast, a w nim ten, co przyszłość zna. Podjąłem tą decyzję, że może pójść do szkoły i poszedł do tej szkoły. Widzę niesamowite zmiany w moim synu. Jest bardziej otwarta, jest bardziej pewna. Nie dzieją się rzeczy, które by ją stresowały, które by stawiały ją w sytuacji takiej trudnej. Jest tutaj bardzo, bardzo dobra atmosfera. Myślałem sobie, że ponieważ mój syn jest jedynakiem, to pewne cechy przypisane takiej sytuacji już muszą w nim pozostać. A zauważyłem po bardzo krótkim czasie, kiedy zmienił szkołę, że można wypracować w dziecku, już 9-letnim, pewne nawyki, które są raczej przyporządkowane dzieciom z rodzin wielodzietnych, że tak powiem. Czyli pomoc, taka bezinteresowna pomoc, dzielenie się z innymi ludźmi tym, co mamy. Przed pójściem do Samuela było tak, że kiedy się modliliśmy, Kinga zwykle prosiła, to wy się módlcie, pomóżcie mi, ja będę powtarzała, albo wy zacznijcie, a w tej chwili nie ma z tym problemu, ona po prostu, jeżeli się modlimy, to zaczyna się modlić na głos, więc to jest po prostu świetne. Zauważam, że tak jak kiedyś jego modlitwy były bardzo takie powierzchowne, dziecięce, tak teraz spostrzegam, że są bardzo przemyślane. Mateusz wie, o co się modli, potrafi tak ustawić do Boga swoje serce, że to po prostu czuje się tego ducha przepływającego między nim a Bogiem. I to jest niesamowite. Że dzieci nie rozwijają się same dla siebie, ale rozwijają się dla chwały Bożego Królestwa. Jest to coś prawdziwego, autentycznego i naprawdę jest to coś, co sobie bardzo cenimy, co może być doświadczeniem naszej córki właśnie w tej szkole. Jezus jest dla świata odpowiedzią Ci. Amen. Tylko On, nikt inny. Jezus to go jest. Jezus jest dla świata odpowiedzią Ci. Tylko On, nikt inny. Jezus to go jest. Fundamentem życia każdego chrześcijanina jest Słowo Boże. Mówi ono: wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości. Kto nie boi się, wierzy, że się uda. Kto wie, że wiara czyni cuda. Kto nie boi się, wierzy, że się uda. Ja wierzę, wiara czyni cuda. Żeby dziecko rozwijało się prawidłowo, jego rodzina i szkoła muszą ze sobą współpracować. Rodzice i nauczyciele powinni nawzajem budować swój autorytet. Wtedy dzieci będą miały spójny obraz rzeczywistości. Kto nie boi się, wierzyć, że się wierzyć, uda. Że się uda. Kto wie, wiara czyni cuda. Kto nie boi się, wierzyć, że się uda. Ja wierzę, wiara czyni cuda. Szkoła Samuel wzoruje się na chrześcijańskich szkołach z Oxfordu.
dba o równomierny i harmonijny rozwój ucznia w 5 dziedzinach – intelektualnej, duchowej, fizycznej, artystycznej i emocjonalno-społecznej. Rozwój intelektualny. Chrystus jest Panem edukacji, ponieważ w Nim ukryte są wszelkie skarby mądrości i umiejętności. W Szkole Samuel odkrywamy na nowo hebrajski model nauczania. Polega on na twórczym wyciąganiu wniosków podczas rozmowy i dyskusji. Odchodzimy od powszechnie stosowanego modelu greckiego, który w dużej mierze polega na biernym przyswajaniu informacji. Rozwój duchowy. Dzieci już od zerówki uczą się, że fundamentem życia chrześcijańskiego jest żywa relacja ze Zbawicielem i Słowo Boże. Każdy dzień rozpoczyna się modlitwą całej szkoły. Biorą w niej udział dzieci, nauczyciele, dyrekcja, a czasem też rodzice. Rozwój fizyczny. Troszczymy się o rozwój ruchowy dziecka. Zajęcia z wychowania fizycznego i lekcje pływania to świetna okazja, żeby kształtować charakter dzieci i uczyć je zasad Bożego Królestwa. W trakcie gier zespołowych dzieci uczą się współpracy i współodpowiedzialności, a także rywalizacji według zasad fair play. Rozwój artystyczny. Szkoła chrześcijańska dba o całościowy rozwój dziecka. Program nauczania wpływa na rozwój nie tylko lewej półkuli mózgowej, która odpowiedzialna jest za logiczne myślenie, lecz także prawej, odpowiedzialnej za twórczość. Organizujemy liczne zajęcia dodatkowe, jak rytmika, taniec, teatr, śpiew, plastyka, majsterkowanie, a także nauka gry na pianinie i gitarze. Rozwój emocjonalno-społeczny. Już od najmłodszych lat dzieci są uwrażliwiane na potrzeby innych. Wspólne wyjścia do szpitali i domów spokojnej starości uczą empatii, współczucia i praktycznego dzielenia się miłością. Kształtują też postawę sługi. Duży wpływ na rozwój uczniów mają zajęcia teatralne. Dzieci przezwyciężają nieśmiałość, otwierając się na innych. Szkoła Samuel współpracuje z placówkami edukacyjnymi w Wielkiej Brytanii i Szwecji. Należy też do Międzynarodowego Stowarzyszenia Szkół Chrześcijańskich ACSI. Polskie Kuratorium Oświaty wydało pozytywny raport o działalności Samuela. Szkoła jest na etapie tworzenia autorskiego programu nauczania. Wierzymy, że wizja edukacji chrześcijańskiej w Polsce będzie się rozszerzać. Już dziś planujemy otwarcie kolejnych placówek w innych polskich miastach. Ta decyzja wyboru szkoły była bardzo porównywalna, jak czytam Biblię, z decyzją Abrahama. Ja wiem, że tego nie można nijak porównać, jeżeli chodzi o jego syna Izaaka, ale coś musiało we mnie pęknąć, musiało we mnie coś zostać złamane, żebym zdecydował się na to, aby zabrać to dziecko z miejsca, powiedzmy, bezpiecznego, z miejsca, gdzie miałem gwarancję niemalże na piśmie, że wyjdzie wyedukowany, do miejsca nowego, do miejsca, które dopiero rozpoczyna jakąś tam misję. I muszę powiedzieć, że bardziej wierzę niż wiem to, że Bóg tą moją decyzję pobłogosławi. I Bóg mi pokazał, że nie po to On włożył w serca ludzi potrzebę stworzenia tej szkoły. Nie po to powołał ludzi do tego, żeby pracowali tam w większości za darmo.
Nie po to ludzie z Oxfordu, jak Mary przyjechała na 2 lata do Polski, żeby ja z tego nie skorzystał. Wiem, że kadra nauczycielska zrobi wszystko, żeby te dzieci wyszły z tej szkoły ukształtowane w sposób dużo lepszy, dużo bardziej przystosowany do życia niż dzieci ze szkoły publicznej. Dla mnie największą zachętą, jeżeli miałbym innym rodzicom powiedzieć, dlaczego mają posłać swoje dzieci, to są moje dzieci. Kinga, która jest bardzo zadowolona i która po chorobie już nie mogła się doczekać, aż z powrotem pójdzie do szkoły. Kuba, który już się wkręca na niektóre zajęcia, przychodzi w piątki na modlitwę po to, żeby już spędzić tam czas z dziećmi, coś zrobić razem. Więc to jest dla mnie największa zachęta. Na.